potężna, to była dla mnie porażka. Ja nie jestem odporna psychicznie i rzeczywiście pracuję nad tym, żeby jednak gdzieś ta moja mentalność była w lepszej kondycji, ale mnie porażki bolą i ja, podobnie jak hejt w sieci mnie boli, tak bolą mnie porażki i wtedy myślałam, że zawalił się świat, że jestem beznadziejna. Cześć, tu Blanka Tichoruk, czyli Cała na Biało. Zapraszam Cię do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Gwarantuję, że zostaniesz moją wirtualną koleżanką, ale kolegów też przyjmuję. Partnerem podcastu jest rodzinna marka Duck. Skórzane torebki szyte od 30 lat w Lublinie. Dzień dobry, Cała na Biało w wydaniu patriotycznym. Blanka Tichoruk, Aleksandra Pakuła. Dzień dobry. Tak się dzisiaj zgrałyśmy, przez przypadek, mimo że podcast Cała na Biało to właśnie taki twist. Olu, zaczynamy od tego. Czy spotykając się z nowo poznanymi osobami, odczuwasz, że one się stresują twoją obecnością? Bo zaznaczę, dla tych, którzy nie wiedzą, Ola jest ekspertką od etykiety. Tak, ludzie się mnie boją, dlatego ja w swoim prywatnym życiu nigdy nie mówię, czym się zajmuję na początku, gdy kogoś poznaję. Zawsze odpowiadam, gdy już rozmawiamy o pracy, to mówię, że ja się zajmuję marketingiem, coś tam w social mediach. I dopiero gdy się poznamy, gdy ktoś wie na przykład, że już mam poczucie humoru, to wtedy gdzieś tam okazuje się, kim jestem, chociaż to też najczęściej nie mówię ja, tylko ktoś gdzieś powie. A zdarzyły się takie relacje, które trwały jakiś czas i odkryłaś dopiero po pewnym czasie właśnie, że ktoś udawał przed tobą, żeby właśnie wkupić się może w ten twój kanon estetyki, sposobu życia? Myślę, że nie, bo to byłoby zupełnie niemożliwe, bo tak jak ja się zachowuję na co dzień w social mediach na przykład, ja się tak też zachowuję normalnie w życiu, ja nie udaję, nie tworzę jakiejś persony, która nie istnieje i bardzo często podkreślam, że mam poczucie humoru. Ja żartuję, ja mówię, że ja wskazuję zasady, ale to nie oznacza, że wszystkich trzeba przestrzegać. Ja też bardzo wielu nie przestrzegam, bo nie pasują do mojego stylu życia. Dlatego myślę, że udaje mi się ten dystans jednak już na samym początku zmniejszać. Tak, potwierdzam, tak. Ja weszłam na twój Instagram w celu researchu i odtworzyłam pierwszą z lepszych jakichś takich wyróżnionych relacji. I właśnie zobaczyłam uśmiech i mówię, już jest pierwszy lód przełamany. Ja wiem, że jesteś normalną osobą. Po prostu złamałaś taką barierę, którą gdzieś tam w głowie sobie wytworzyłam, że skoro właśnie jesteś ekspertką w tych tematach, to obserwujesz wszystko jak taki skaner i gdzieś tam sobie wyłapujesz. Może być to z lekka stresujące, ale dobrze, to już wiemy, że wszystko mamy ustalone w tych kwestiach. Powiedz mi teraz, ja zauważyłam, że żyjemy w takim społeczeństwie, które kwestionuje wszelkie zasady. Jak ty się w tym odnajdujesz, kiedy właśnie ty według tych zasad pewnych żyjesz? A teraz mamy tak naprawdę taki trend, nazwałabym to, bo uważam, że żyjemy od trendów do trendów, że to są tylko zasady. Kto tam je ustalił? Po co ja mam się do tego stosować? To są czy zasady ortografii, jeżeli piszemy takie szybkie, niechlujne wiadomości, czy jakiekolwiek, no już nie będę mówiła o przechodzeniu na czerwonym świetle, bo to może być lekkie nadużycie, ale właśnie takie jakiekolwiek zasady. Jest wszelka krytyka z tej strony. Kwestionowanie. Po co to? Po co te zasady? Ja mam swoje. Ja nikogo nie zamierzam zmuszać ani przekonywać jakoś szczególnie, że zasady etykiety są ważne i że trzeba ich przestrzegać, bo ludzie sami to odkrywają w swoim życiu. Wydaje nam się, że absolutnie wszystko możemy, wszystko jest dozwolone, nie ma żadnych zasad, żadnych reguł, tylko w pewnym momencie dorastamy i na przykład wybieramy się na rozmowę kwalifikacyjną. I wtedy ja bardzo często podaję ten przykład, bo w takiej sytuacji, w tych okolicznościach bardzo wiele osób do mnie trafia. Jest nagle chwila zastanowienia, jak mam się ubrać? Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną? Firma niby ma taka niezobowiązująca się wydaje, ale może zostanę źle odebrana, a może przeciwnie. Jeśli ubiorę się zbyt elegancko, to ktoś źle mnie odbierze. Kto komu powinien podać rękę? Czy usiąść? Czy przepuścić kogoś w drzwiach? I wtedy okazuje się, że przydałaby się taka wiedza. Albo sytuacja prywatna. Pierwsze spotkanie z teściową. Dokładnie, wtedy jest i czy ja mam przynieść prezent, a może nie, a w ogóle co przynieść, a jak się zachować, a czy pomóc w sprzątaniu ze stołu, czy w podawaniu dań? I wtedy okazuje się, że te reguły, które tak bardzo nam są niepotrzebne, jednak dodają pewności siebie. Marka Duck przygotowała dla Was niespodziankę. Kod rabatowy -5% na hasło podcast. Torebka idealna już na Ciebie czeka. Właśnie, dodają pewności siebie, bo jednak pewność siebie powinna być budowana na tym, co w tej głowie siedzi i po prostu znajomość pewnych zasad to właśnie pewność siebie buduje. A czy ty pamiętasz swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną? Pamiętam i chociaż wolałabym nie pamiętać. Moja taka
Ja pracowałam od najmłodszych lat, więc może pierwszą poważną, bo ja pracowałam jak miałam... Pierwsza praca po maturze. Tak, powiedzmy, że po maturze taka, to przez jeden dzień pracowałam w piwnicy w ogóle. I to przyszłam do tej pracy, już więcej nie wróciłam, bo... Ale w piwnicy na jakim stanowisku? W piwnicy na stanowisku takiego telemarketera, jak ktoś do ciebie dzwoni i mówi, że wygrałaś kołdry. To przez jeden dzień byłam ja, ale już więcej tej pracy nie wróciłam, bo nie wiedziałam, że tak będzie wyglądała moja praca, bo przedstawiono mi ją zupełnie inaczej. Niemniej, im poważniejsze to były prace, tym bardziej mi zależało, żeby dobrze wypaść. Nie chciałam tracić punktów właśnie na tym. Wiesz, często jak zaczynasz dopiero swoją karierę na rynku pracy, to jeszcze nie masz aż tak dużych kompetencji, osiągnięć, oczywiście, by mówiły za ciebie. Bardzo często liczy się to, jak się zaprezentujesz. Ja na przykład zaczynałam moją taką prawdziwą pracę od bycia asystentką, recepcjonistką i tam ten sposób prezentowania się, jesteś wizytówką firmy, bardzo ważną osobą i nie znasz jeszcze, ja nie znałam wtedy kilku języków biegle, nie miałam ukończonych studiów, nie miałam bardzo bogatego CV. To, co mogłam zaprezentować, to byłam ja, moje zachowanie, moje podejście, moja ambicja. A co cię skłoniło w takim razie do dosyć takiego szybkiego podjęcia pracy? Bo po maturze zazwyczaj są te najdłuższe wakacje w życiu i człowiek robi rzeczy trochę szalone. Czy to może mi dawać tutaj taki trop, że jesteś osobą bardzo poukładaną, rozsądną i że tak powiem od zawsze tą swoją przyszłość kreowałaś w dany sposób, że już właśnie matura, praca? Zawsze kreowałam tę swoją zawodową przyszłość w świadomy sposób. Ja jakichś zajęć podejmowałam się od najmłodszych lat. Miałam kilkanaście lat i nie wiem, sprzedawałam znicze przed cmentarzem, bo moja sąsiadka miała stoisko, więc sobie tam w ten sposób dorabiałam. Zawsze lubiłam robić takie rzeczy. Ale gdy szłam na studia, ja wiedziałam, że idę na studia, które nie zapewnią mi pracy. Ja jestem dziennikarką z wykształcenia, PR-owczynią. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Również to jestem ja. Dokładnie. I ja wiedziałam, że to nie są studia, które, wiesz, tak jakbym skończyła medycynę, to kończę te studia, prawda? I wiadomo, co robić. Mam pracę, a po dziennikarstwie tak nie jest. Musisz już mieć jakieś doświadczenie. Dlatego ja wybierając te studia wiedziałam, że pora pójść do pracy. Tylko, że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy chcę pracować w mediach, samych mediach, czy może chcę robić coś innego. Tak naprawdę najbliżej mi było do PR-u. Więc uznałam, że od początku cokolwiek, jeśli w tym moim CV będzie cokolwiek, to już będę lepsza dla tych pracodawców, będę lepszą kandydatką. Dlatego ja na studiach absolutnie nie myślałam o marnowaniu czasu w tym zakresie, żeby sobie studiować, bo to też dla mnie nie były takie studia, które by mnie zmuszały do siedzenia cały czas w książkach i uczenia się. No tylko powiedzmy, że to jest średni stopień trudności. A czy zawsze byłaś taką pilną uczennicą, studentką? Każdy wykład byłaś obecna, czy może jakieś nieobecności? Ja studiowałam przede wszystkim zaocznie. I to był mój bardzo świadomy wybór. W ogóle moi rodzice chcieli, żebym była, cały świat chciał, żebym była prawniczką, ale ja wiedziałam, że to jest jedna rzecz, której w życiu nie chcę robić, to bycie prawniczką. Więc wybrałam to dziennikarstwo i odebrałam dzisiaj dyplom. W dniu, w którym to nagrywamy, po 5 latach, skończyłam studia w 2018 roku. Gratulacje. Wybrałam się na mój wydział, bo już wysłano list do moich rodzin, na mój domowy adres i rodzice zapytali, czy ja na pewno skończyłam studia, bo uniwersytet do nich pisze. Dlatego spojrzałam na moje oceny i okazało się, że skończyłam z oceną bardzo dobrą i też miałam raczej piątki, czwórki z egzaminów, także chyba byłam całkiem niezła. A w takim razie skąd pochodzisz? Bo teraz rozumiem, że do Warszawy się przeniosłaś jakiś czas temu. Tak, w Warszawie mieszkam od 9-10 lat, ale pochodzę z Ostrowca Świętokrzyskiego. To jest takie średniej wielkości miasto. I teraz, gdy mieszkam w Warszawie, to bardzo często sobie uświadamiam na przykład, jak duże są różnice takie kulturowe albo w języku. Ja używam słów, których warszawiacy nie znają. Dla nich są u nas na przykład to, co w Warszawie nazywa się kapciami, u nas to są ciapy. A u mnie też są ciapy na Lubelszczyźnie. I ja się zupełnie nie mogłam, jakie kapcie, jak to w ogóle brzmi, to są ciapy. Albo ciasto, to u nas jest placek. Każde. Okay. To nie jest tylko, wiesz, taki, powiedzmy, drożdżowe jakieś, czy jakieś niskie, tylko każde ciasto to jest placek. Więc też takie różnice jednak, skąd się pochodzi, później wychodzą i to jest dla mnie bardzo ciekawe, na przykład w języku. A od zawsze wiedziałaś, że będziesz w dużym mieście, że będziesz żyła w dużym mieście? Czy to tak wyszło po prostu, taka droga na studia? Czy myślałaś o tym, że właśnie będą to zawsze studia w Warszawie? Wiedziałam, nie wiedziałam, że w Warszawie. Tak naprawdę myślałam o Krakowie albo o Poznaniu, ale jakoś nie było mi tam po drodze. Z tym, że to ja wiem, jak to zabrzmi, ale moim marzeniem wówczas było zostać pracoholiczką. Yes.
Ja sobie wyobrażałam te wieżowce, te wielkie budynki, jak z amerykańskich filmów i późny wieczór. I ja sobie siedzę i robię karierę i jestem taka... I gdy pracowałam właśnie jako asystentka i wychodziłam z tej pracy rzeczywiście późno, bo trzeba było coś robić, jak się wskrywać spotkania, to sobie tak myślałam, odniosę sukces. No to zderzenie z rzeczywistością, ale w tym pozytywnym kontekście. Powiedz mi w takim razie, z tego co słyszę, już mam takie rozeznanie, że jesteś osobą właśnie taką dosyć rozsądną, poukładaną, z planem na siebie. A czy da się wypracować takie coś? Czy da się, choćby nawet pod tym kontekstem zasad savoir-vivre, takiej etykiety, czy da się to wdrożyć w życie tak naprawdę, że stać się osobą, która może z takiej trochę niechlujnej staje się ekspertką? Na pewno się da. Ja uważam, że z klasą się nie roisz, klasy się uczysz. Mhm. Obserwując, chcąc się zmienić. Tak jak jesteś w stanie w jakimś stopniu wypracować na przykład ciało, by wyglądało tak, a nie inaczej. Chcesz być sportsmenką, jesteś w stanie to zrobić. Tak samo jesteś w stanie nauczyć się obycia, pewnych zasad. Obycia. Czyli w takim razie im więcej tych spotkań z ludźmi, im więcej podejmowanych jakichkolwiek takich wyzwań w życiu, czy każdej to nowej innej pracy, to uczy nas właśnie takich pewnych zasad. Tylko czy one są zawsze zgodne z zasadami savoir-vivre, no to już można kwestionować. A czy nie jest trochę tak, czy może słyszysz takie zarzuty, że przez te wszystkie zasady zatracamy siebie? Tworzy się taki człowiek trochę idealny, człowiek robot. Czy tak jest, czy tak nie jest? Jeśli ktoś, nasi słuchacze i nasze słuchaczki znają Gotowe na Wszystko, taki serial kultowy, to kojarzą pewnie taką postać Bree Van de Kamp i ona rzeczywiście była w pewnym momencie swojego życia robotem i w ogóle ta postać też, za nią trochę stoi moje dzisiejsze życie, ona stoi za moim dzisiejszym życiem, bo ona mnie bardzo inspirowała w niektórych aspektach, gdy byłam nastolatką i oglądałam ten serial. Ale to właśnie jest przykład człowieka robota i ten serial doskonale pokazuje zresztą, że to nie prowadzi do niczego dobrego, że nie da się tak żyć na dłuższą metę, że to niszczy relacje. Trzeba być sobą, ale możesz zdecydować, jaką wersją siebie chcesz być. Bo wiesz, łatwo jest rano na przykład wstać z łóżka i nawet nie wstać z łóżka, przepracować cały dzień tam, nie ogarniać się, nie myć włosów, jeść cokolwiek, jakieś jedzenie, które nie jest odpowiednio odżywcze i tak dalej. Łatwo tak jest. Ale czy te wszystkie łatwe wybory są dla nas korzystne? Tak, jeśli będziemy mieli taki dzień raz na jakiś czas, to on będzie na pewno też bardzo dobry dla naszego zdrowia psychicznego, będzie świetnie, ale jeśli taka byle jakość stanie się twoją codziennością, to się dobrze nie skończy może w wielu aspektach. To do nieprzyjemnych sytuacji może doprowadzić. Ja wiem, że ty jesteś fanką raczej pracy poza domem. Czy to daje ci po prostu taką higienę wewnętrzną umysłu, czy jakie są tego plusy jeszcze? Ja bardzo się staram wyprowadzić pracę z mojego domu. Mam swoje biuro i chciałabym, żeby mój dom był moim domem. Że ja tam rzeczywiście wracam i tam nie ma tej pracy. I wtedy jestem ja, moi najbliżsi, moi goście. Ja prowadzę otwarty dom. Do nas zawsze można przyjść i zawsze dostaniesz dobre jedzenie, dobre Placek. Picie, dobre wino. Tak, zawsze jak mnie odwiedzisz, to zawsze wyjdziesz usatysfakcjonowana. Przynajmniej mam nadzieję, że moi przyjaciele to czują. I to jest taki mój ideał domu, bo moi rodzice też taki dom prowadzili. Jednak z drugiej strony ja pracuję w mediach społecznościowych i jestem w pracy trochę non-stop. Bo czy odpowiadanie na wiadomości prywatne to jest jeszcze praca, czy już nie? Ciężko tutaj tę granicę wytworzyć. Dokładnie. Bo tam, gdzie telefon, tam twoja praca. Dokładnie tak. I zawsze ktoś się może do mnie dobić. Wiesz, ja nie mogę go po prostu, znaczy pewnie mogę, ale nie chcę, bo ta relacja z odbiorcami jest budowana trochę inaczej. Nie mogę go po prostu sobie wyłączyć i udawać, że mnie nie ma. Przynajmniej nie często, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I bardzo trudno jest mi wykazać, co jest jeszcze pracą, a co już nią nie jest. Dlatego w miarę możliwości staram się jednak pracować w biurze poza domem, a dom, żeby był takim domem. Czyli jesteś osobą towarzyską, tak jak mówisz, że twój dom jest otwarty. Co ci dają ludzie? Energię, inspirację. Ja w ogóle bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają też zupełnie odmienne poglądy od moich. Bo po pierwsze jestem w stanie zmienić swoje poglądy, w bardzo wielu kwestiach już je zweryfikowałam i zmieniłam, ale też zdobywam argumenty do dyskusji, dlaczego się z nimi nie zgadzam. I na przykład jestem też zwolenniczką oglądania i słuchania mediów, z którymi się nie zgadzamy, bo jak masz się nie zgadzać z kimś, kto tak naprawdę nie wiesz, co mówi? Dokładnie, bo teraz ta wiedza czerpana, no na przykład właśnie media, TVN, TVP, wojna, prawda, na najwyższych obrotach. I ludzie, którzy opowiadają się
za jedną czy z drugą ze stron, tylko czerpiąc argumenty z jakichś tam powszechnych, może nie do końca nawet zweryfikowanych kont na Instagramie. I czują się ekspertami w tym, że to jest tak, bo ktoś tak powiedział. Takie dyskusje często mogą prowadzić do niezbyt fajnych rzeczy. A czy powiedz mi, czy była taka sytuacja, że chciałaś postąpić zgodnie z zasadami, ale tak bardzo ci na czymś zależało, że tą zasadę złamałaś? Nie, bo to nie jest tak, że ja chcę postąpić zgodnie z zasadami i, i ewentualnie mogę tę zasadę złamać. Jeśli ja widzę, ja stosuję w życiu zasadę i bardzo polecam, jeśli jesteś w Rzymie, zachowuj się jak Rzymianin. I tak samo w życiu, jeśli jestem w jakimś środowisku, które zachowuje się w jakiś konkretny sposób, nie mówię o szkodliwym sposobie, ale ma na przykład jakąś przyjętą formę komunikacji, to ja się dostosowuję do tych ludzi. Jestem elastyczna, nie jestem robotem, nie mam zaprogramowanych tylko kilku jakichś trybów, tylko jestem w stanie się do nich dostosować. To jest dla mnie też sposób w ogóle na budowanie relacji i przyjaźni, bo jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne style komunikacji, różne dni, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, czasami musisz być przyjaciółką, która, na której ramieniu można się wypłakać, a czasami musisz być tą, która mówi, go girl, dasz radę, a ja będę, ja ci pomogę. Dlatego sztywno zasad nikomu nie polecam stosować, bo nic, w żaden dobry sposób się to nie skończy. A skąd ta etykieta się w twoim życiu wzięła? Bo jestem w stanie sobie właśnie to zwizualizować, jaką osobą byłaś. Ale na przykład oglądam sobie Gossip Girl, plotkarę, widzę Blair Waldorf, która chce poślubić księcia. I to jest taki mój pierwszy właśnie link do savoir vivre, do jakiejś etykiety. A skąd u ciebie to się wzięło? Może chciałaś właśnie poślubić księcia? Nie chciałam, nie ma zresztą teraz na rynku jakichś ciekawych książąt do poślubienia, ale także w tym momencie się nie rozglądam, szczególnie, że wiemy, że to się może nie najlepiej skończyć, jak obserwujemy sobie teraz królewskie dramaty. Wyrzucono mnie z pracy. To jest moja historia. Ja pracowałam, zajmowałam się marketingiem usług prawniczych i pewnego dnia przyszłam do pracy i dowiedziałam się, że już mogę więcej do niej nie przychodzić. Utrata pracy to jest bardzo trudne wydarzenie. A w jakim to było wieku? No to było 6 lat temu, czyli miałam tam 22 lata, coś takiego. Dowiedziałam się, że już więcej tej pracy muszę mam nie przychodzić. I oczywiście zaczęłam szukać nowej pracy, ale w tym czasie musisz coś ze sobą zrobić. I ja uznałam, że zacznę pisać bloga. To był 2017 rok. Przełom 16 i 17. No i na początku pisałam tego bloga absolutnie o niczym, o gotowaniu, o organizacji czasu. Nikt go nie czytał, ale interesowałam się już wtedy tematem etykiety, bo na studiach miałam takie zajęcia. Spotkanie. Tak, etykiety uczy... Ja studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i tam są zadania, zajęcia z etykiety języka, w ogóle z etykiety. I postanowiłam, że napiszę na tym moim nieczytanym przez nikogo blogu post o tym, kto komu podaje rękę i zaraz później o tym, żeby nie zaczynać maili słowem witam. I okazało się, że ludzie zaczęli czytać mojego bloga. I tak krok po kroku od tych artykułów i od tego wyrzucania z pracy, dzisiaj nie zajmuję się już w życiu praktycznie niczym innym, tylko etykietą, więc ja muszę wysłać kwiaty temu człowiekowi, który mnie wtedy zwolnił, wyrzucił z pracy, bo gdyby nie on, to nie wiem, gdzie dzisiaj byłabym i czy to byłoby tak fantastyczne miejsce. Czyli dzisiaj mogłabyś mu podziękować, ale czy wtedy czułaś, że to jest jakaś pewna porażka? Czy jesteś taką osobą, która łatwo się załamuje i jak wyrzucili cię z pracy, to miałaś takie chwile załamania? Potężna to była dla mnie porażka. Ja nie jestem odporna psychicznie i rzeczywiście pracuję nad tym, żeby jednak gdzieś ta moja mentalność była w lepszej kondycji, ale mnie porażki bolą i ja, podobnie jak hejt w sieci mnie boli, tak bolą mnie porażki i wtedy myślałam, że zawalił się świat, że jestem beznadziejna, że to znaczy, że już nikt mnie na rynku nie chce i że nie będzie mi łatwo i że straciłam szansę i że w sumie nie wiem, co zrobiłam, że straciłam pracę. Dla mnie to było bardzo trudne. To był jedyny raz, kiedy wyrzucono mnie z pracy. I to i do kogoś się wtedy zwracasz? O takie wsparcie, po prostu o pomoc. No, takie bliskość. I wtedy okazuje się, że ten dom jest tak bardzo ważny, albo przyjaciele są tak ważni, że z tego nie można rezygnować. Wiesz, wtedy 5-6 lat temu praktycznie nikt nie mówił o zdrowiu psychicznym na przykład. Kto wtedy mówił, nie wiem, o chodzeniu na terapię, albo o takich potrzebach? Nikt. To, co teraz jest codziennością? Dzisiaj, pewnie, gdyby to się na przykład zdarzyło dzisiaj, to... Wtedy mnie to nie było stać, okej. Okay. Ale nie wiem, gdyby mnie było, to poszłabym na przykład po pomoc do terapeuty. Ale ani to się wtedy nie było powszechne, ani nie było mnie na to stać, tak jak powiedziałam. Więc miałam najbliższych i relacje w życiu są bardzo, bardzo ważne. A jak taką relację dobrze zbudować? O, to już wchodzimy na jakieś etapy psychologii i w ogóle na...
Ja uważam, że trzeba być. Trzeba być. Trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas. To jest najważniejsza rzecz, jaką możesz dać drugiemu człowiekowi. Że z nim jesteś. Rozmawiasz, śmiejesz się, płaczesz. On wie, że może do ciebie zadzwonić. Tak jak powiedziałam, ja prowadzę otwarty dom. Jeśli ktoś ma problem z moich przyjaciół, jeśli tylko w nim jestem, wpadaj i możesz zostać do późnej nocy. Znajdziemy ci miejsce do spania, ja cię nakarmię. I to jest bardzo istotne i nie przeszkadza mi w tym ani moja praca, ani moje wartości w życiu, ani nie musisz być taka sama jak ja, ani wyznawać tych samych wartości. Po prostu relacje są najważniejsze. A masz taką przyjaciółkę jeszcze z czasów dzieciństwa? Może właśnie z rodzinnego miasta? Nie, nie mam takich przyjaciół z dzieciństwa i żałuję, ale wtedy chyba nie doceniałam tych wartości, takich głębokich relacji. Ale dzisiaj mam tych przyjaciół więcej, chociaż wcale nie za dużo, bo stawiam jednak na jakość, a nie na ilość. Na ilość mam znajomych albo ludzi, których po prostu lubię, ale przyjaźń to jest bardzo duże słowo. Relacje to są na pewno emocje, bez wątpienia. W relacjach może być burzliwie. I co wtedy? Czy zgodnie z etykietą jest przeklinać? Zgodnie z zasadami etykiety nie przeklinamy, ale ja przeklinam dużo w swoim prywatnym życiu. I właśnie moi przyjaciele wiedzą, że ja przeklinam, ale to nie oznacza, że mam dwie zupełnie nieróżne twarze, tylko potrafię dostosować swoje zachowanie do sytuacji. Wiem, że publicznie, czy w tym podcaście, dla mnie słuchacze, czy odbiorcy w mediach społecznościowych, to są moi goście. Ja się dla nich staram. I staram się też dbać o swój język wtedy. Czyli to nie jest tak, że teraz nie jesteś sobą, bo nie przeklinasz, bo jesteś w sytuacji publicznej. Jesteś sobą, tylko wiesz, jak się zachować. Wtedy skupiam się bardziej na tym, by używać języka polskiego do wyrażania swoich uczuć, emocji, a nie przekleństw. Bo wiesz, przekleństwa są po prostu ułatwieniem. Dużo łatwiej jest ci, przeklinając, powiedzieć, jak bardzo zła jesteś, a dużo trudniej jest to zrobić, używając normalnego języka. Dlatego, tak jak nie przeklinam na przykład przy moich rodzicach, bo wiem, że oni tego nie lubią, oni nigdy przy mnie nie przeklinali i wzajemnie okazujemy sobie w ten sposób szacunek, to już jeśli wiem, to nie znaczy, że moich przyjaciół nie szanuję, ale mamy przyjęty jakiś kod komunikacyjny, że wtedy pozwalamy sobie po prostu na takie słowa, to tak, ja przeraziłam się ostatnio, gdy zorientowałam się, że coraz więcej jest książek, które mają w tytule przekleństwa. Nie wiem, czy to zauważyłaś. Są książki o dobrych manierach, które mają tytuł mniej więcej dobre maniery dla ludzi, którzy czasem mówią i słowo na K. Naprawdę? Nie, przepraszam, to ja nie potrafię tego zaakceptować. Ja jestem z tych grzecznych poukładanych i przekleństwo z moich ust nie padło nigdy. Znaczy wiem, była taka jedna sytuacja, jak po prostu pracuję w telewizji, miałam sytuację, gdzie musiałam przeczytać cytat i tam było przekleństwo. Naprawdę, sytuacja autentyczna, absolutnie nie przeklinam na co dzień, ale rozumiem osoby, które to robią. Teraz uwaga, wchodzi cytat, twój cytat. Uwielbiam pieniądze, uwielbiam je zarabiać i wydawać. Kupuję drogie dla mnie rzeczy, choć bardzo rozsądnie podchodzę do takich zakupów. To w takim razie, jaka jest najdroższa rzecz w twojej szafie, którą zakupiłaś? Nie, ja nie jestem typem człowieka, który ma, nie wiem, rzeczy od projektantów i torebki za kilkadziesiąt tysięcy. Absolutnie w moim życiu dobre, drogie nie oznacza na przykład obrędowane. Ale lubię mieć w szafie dobry płaszcz, który kosztuje więcej. Lubię mieć w szafie dobry garnitur albo dobre buty, ale wiem, że jestem w stanie, nie wiem, kupić doskonałej jakości torebkę za może nawet kilkaset złotych albo kilka tysięcy, a nie kilkadziesiąt. Zwracam na to uwagę. Tak jak powiedziałam wtedy, bo wiem skąd masz te słowa, że ja lubię pieniądze, lubię je zarabiać, bo ja wiem jak to jest ich nie mieć. Nie mieć tak kompletnie. I zresztą dzisiaj idąc do tego studia, przeczytałam taką wiadomość, na którą jeszcze nie odpowiedziałam, zrobię to wychodząc, bo wczoraj na moim Instagramie pokazywałam właśnie bardzo dobrej jakości garnitury, które kosztują kilka tysięcy i napisała do mnie jedna osoba, że dobre maniery są tylko dla osób, które na to stać, żeby się ubierać na przykład w taki sposób, że żeby być elegancką, trzeba być bogatą. I to jest takie wielkie, wielkie kłamstwo, bo... Taki mit. Tak, też często to się powtarza. Potężny, bo wiesz, ja kilka lat temu byłam w takiej sytuacji życiowej, że straciłam wszystko. Nie miałam absolutnie żadnych pieniędzy. Żadnych znaczy żadnych. Zero i tylko jakieś pożyczki i długi. I wtedy absolutnie nie rezygnowałam ze swojego stylu życia. Dalej, ja wtedy byłam już w internecie. Dalej edukowałam i na przykład mieszkałam wtedy w takim wynajętym mieszkaniu, które było zaadoptowaną maszynownią i miało 21 metrów kwadratowych. I na przykład wrzucałam stories o tym, żeby nie wkładać parasola pod prysznic, tylko żeby mieć w domu stojak na parasole. I ktoś mi pisał, że masz duży dom, więc masz na to miejsce. Ja miałam, moje mieszkanie ma 21 metrów kwadratowych i jest w jakimś
no nie jest luksusem, więc da się to robić bez względu na to, jaki masz budżet i bez względu na to, jakiej wielkości masz mieszkanie i na co cię stać. Jest trudniej rzeczywiście, jeśli nie masz pieniędzy, w życiu jest trudniej, musisz na przykład ubrań szukać na Vinted albo w innych miejscach, gdzie nie jesteś w stanie często sobie pozwolić na to, żeby wejść do sklepu i kupić, ale to nie oznacza, że musisz z wszystkiego rezygnować, a już na pewno z wartości. A tak cofając się, jak powiedziałaś, że nie miałaś w pewnym momencie swojego życia pieniędzy, to twoje dzieciństwo opływało w luksusy? Czy absolutnie byłaś z takiego dobrego domu, gdzie jednak niczego ci nie brakowało, ale to nie był jakiś tam level, gdzie można było czegoś zazdrościć? Przeciwnie. Ja pochodzę z domu, który, gdy ja byłam mała, to my byliśmy biedni, ale tak naprawdę biedni. To znaczy, nie byliśmy tak biedni, że nie wiem, nie mieliśmy jedzenia albo nie mieliśmy czystych ubrań, to zawsze mieliśmy, ale byliśmy raczej rodziną ubogą i wraz z tym, jak ja dorastałam, to moi rodzice żyli coraz spokojniej i dzisiaj żyją sobie na takim dobrym, spokojnym poziomie, niczego im nie brakuje i też nas tak wychowywali w dużym szacunku do pieniądza, do pracy. Ja myślę, że po nich jestem pracowita, bo oni mi pokazywali z jednej strony, że praca jest bardzo ważna, ale z drugiej, że nigdy nie zaniedbują przy tym rodziny, dzieci, przyjaciół. Zawsze mieliśmy też pełen dom, moi rodzice mają mnóstwo przyjaciół. Stąd też jest to, że dzisiaj lubię mieć pieniądze, bo jestem takim momencie, ale gdy ich nie mam, to po pierwsze znam ten stan, wiem jak to jest, a po drugie wiem, że wtedy mam się do kogo zwrócić. I tak jak wtedy kilka lat temu zupełnie nie miałam pieniędzy, to pożyczałam je od rodziny. Pamiętam, jak rodzice mi pożyczyli 1900 zł na kaucję na mieszkanie, bo nie miałam tych pieniędzy. To była dla mnie wtedy ogromna kwota, ale miałam w ogóle od kogo. Dlatego relacje są ważne, żeby mieć przyjaciół, rodzinę, która w razie czego, jeśli jest w stanie, to wyciągnie do ciebie tę rękę, a jeśli nie jest w stanie ci w ten sposób pomóc, to da ci łóżko w domu i tam będziesz miała miejsce, żeby spać. A czy takie dzieciństwo działało na ciebie motywująco, że ja z tego wyjdę, ja pokażę, że można inaczej, czy buntująco, że dlaczego ja nie mam tak, jak mają na przykład moje koleżanki, które mogą sobie pozwolić na wszystko? Nie, wiesz, to też były czasy. W latach 90. Niewiele osób w Polsce mogło sobie pozwolić na wszystko. Ja miałam jedną taką koleżankę, która miała absolutnie wszystko i tak zazdrościłam jej tych wszystkich świetnych zabawek, ale jednak większość mojego otoczenia to były osoby albo też raczej uboższe, no bo to było średniej wielkości miasto, hutnicze, wtedy się, wiesz, były przemiany jednak społeczne, to wszystko się działo. Więc więcej osób było albo ubogich, albo z takiej niższej klasy średniej. Dlatego ja nie czułam wtedy się jakimś biednym dzieckiem. Tak jak powiedziałam, my zawsze mieliśmy jedzenie, zawsze byliśmy czyści, ubrani, chodziliśmy do szkoły, na wycieczki szkolne, rodzice nam zapewniali, żeby jednak brać w tym udział, więc nigdy nie czułam takiego buntu, ale z drugiej strony widziałam, jak to się może zmieniać, że po prostu, że to, że pracujesz, nie oznacza, że wszystko musisz w życiu dostać. Moi rodzice musieli pracować na to, żeby wychować dzieci, dobrze je wykształcić, ja mam siostrę, dobrze je wykształcić, zapewnić nam wszystko i jednocześnie cały czas o nas dbając, że twoja praca może przynieść efekty. Mhm. I dla mnie to jest bardzo, bardzo cenne doświadczenie, bo po prostu się da. Dlatego jak mi ktoś dzisiaj, oczywiście wiele zależy od startu, ja jestem uprzywilejowana, rodzice mnie wykształcili, to jest ogromne. Największa wartość. Tak, też przekazali mi odpowiednie wartości, nie każdy to ma, ale bardzo wielu z nas ma narzędzia, żeby żyć w jakiś sposób lepiej, czy to duchowo, czy materialnie. Teraz według takiego mojego scenariusza, który sobie tam gdzieś w głowie ułożyłam, bazując na twoim Instagramie, głównie robiłam ten research i bardzo spodobała mi się relacja na temat efektu snoba. Przeczytałam każdy kafelek, super wartościowe treści i myślałam, że pochwalisz mi się jakąś mega super drogą torebką, ale rozumiem, że to nie jest w twoim stylu jakość, a nie jakaś tam luksusowa marka, która po prostu jest marką i sprzedaje to za zbyt duże pieniądze często, ale i tak proszę cię, żebyś pochwaliła mi się swoją torebką, a nawet nie torebką, tylko taką rzeczą, która może zaskoczyć widzów i słuchaczy, albo po prostu będzie czymś funkcjonalnym, co na pewno ułatwi życie. Czy masz coś takiego w swojej torebce? A ułatwia życie? Pióro dobre. Pióro? Pióro. Ja bardzo lubię pióra. Tak, to jest rzecz, która się w życiu przydaje, ułatwia życie i może być jednym z takich elementów, że umówmy się, ostatecznie możesz pisać tanim długopisem. To, że kupujesz sobie drogie pióra, jedno, drugie, trzecie, to znaczy, że stać cię na to i to jest jakaś twoja przyjemność, prawda? Ktoś kupuje
drogie torebki, ktoś kupuje drogie zegarki, ktoś kupuje drogie pióra, ktoś inny kupuje nieruchomości. Dopóki to są twoje pieniądze, mi absolutnie nie przeszkadza, że ktoś ma drogie torebki. Jeśli go to cieszy, wspaniale. Mnie dzisiaj, na etapie mojego życia dzisiaj, taki zakup by nie cieszył, jakoś szczególnie. Ale jeśli ktoś, dla kogoś to jest taka nagroda i super. A to nie zahaczy trochę o próżność? Ale jesteśmy próżni i jesteśmy snobistyczni. Ja wiem, że bardzo trudno jest się do tego przyznać, ale czy gdy idziesz na świetną randkę, to chcesz iść do McDonalda, czy do jakiejś fajnej restauracji, w której będzie klimatycznie? No właśnie, coś jest ze mną nie tak, bo ja... Ty chodzisz do McDonalda? No. Damy chyba nie powinny chodzić do McDonalda. Ja to też było jedno z pytań, które sobie tutaj przygotowałam. Czy można chodzić do McDonalda, będąc damą? Oczywiście, że można. Pewnie nie zaprosiłabym tam mojego klienta na biznesowe spotkanie, ale jak mam ochotę zjeść sobie maka, to idę i jem sobie maka. Zgodnie z etykietą można. Oczywiście, podoba że można to. I też trzeba się tam odpowiednio zachowywać. Wiesz, jak ktoś tam, nie wiem, siądzie przy tym stoliku w maku i nagle chciałby jeść tego burgera, to raczej będzie wyglądał śmiesznie i to będzie też niedostosowanie do sytuacji. Okej. Okay. No to dobrze, to tak. To już ustaliłyśmy, że ja z tych randkujących na poziomie maka, ale tak jeszcze w kwestiach typowo kobiecych. Przewijam sobie tego Instagrama i często osoby, które tam się pojawiają, są to osoby, które w jakiś tam sposób się ulepszyły. Nie tylko za pomocą filtrów, które są teraz powszechnie obecne i używane przez wszystkich, ale niektóre osoby ulepszyły siebie tak na stałe, konkretnie pod skalpelem. Czy to jest zgodne z zasadami jakiejś właśnie takiej etykiety, ogólnie savoir vivre, poprawianie urody? Naturalność jest w cenie i etykieta... No nie powiem, że zawsze, bo wiemy, jak to wyglądało na przestrzeni wieków, jak ktoś wyglądał w XVIII wieku na przykład, ale generalnie współczesna etykieta stawia na naturalność i w medycynie estetycznej nie ma nic złego, dopóki nie pójdziesz w nią za daleko. Ja sama mam rzeczy, które bym sobie chętnie poprawiła. Tu bym sobie coś poprawiła, tam bym sobie podniosła, no ale do tej pory się na to nie zdecydowałam, bo wiem, że bardzo łatwo jest wpaść w tę pułapkę, że poprawisz jedno, idziesz w drugie jeszcze trochę i w pewnym momencie no, ten nasz wygląd jest karykaturalny. To jest tak jak z makijażem. Niektórym się wydaje, że trzeba się malować, żeby być elegancką kobietą. To bzdura. Wcale nie trzeba się malować ani do pracy, ani na jakieś okazje. Ja nawet googlowałam taką frazę. Tak? Czy ja muszę być pomalowana, żeby ludzie odbierali mi jako osobę, która, no, że tak powiem, zależy mi na tej osobie, z którą się spotykam i na przykład przychodzę bez makijażu. Bo ja jestem fanką też właśnie takiej konkretnej naturalności. Cieszę się, bo dzięki tobie wiem, że moje niepomalowane paznokcie są okej. A to budziło moje takie duże wątpliwości, czy ktoś przypadkiem nie odbierze mnie jako osobę, która trochę ma taki stosunek olewczy do tej drugiej osoby, jak właśnie idę bez makijażu. Ale to mamy wyjaśnione, że tak nie jest. Olewczym mogłoby być, gdybyś... Raczej tu ma wiele aspektów, ale pierwsze, gdybyś przyszła brudna. Dopiero sprzątałaś i w sumie to teraz wyszłaś, bo przypomniało ci się, że masz nagranie i trochę jesteś poplamiony, masz spodnie domestosem, ale nie chciało ci się przybierać. Włosy też myłaś 2 tygodnie temu, ale bez przesady, kto na to zwraca uwagę. Okay. To byłaby olewczość. A to, że jesteś zdbana, czysta, schludnie ubrana, ale nie masz makijażu, to jest po prostu ten element. Zresztą, jeśli ktoś na co dzień nie widzi cię w makijażu, to dla niego to nie robi żadnej różnicy. Bo różnica jest wtedy, kiedy na co dzień się malujesz i jednego dnia przychodzisz nieumalowana i ktoś może mieć takie, wyglądasz inaczej. Okay. Chociaż mam wrażenie, że już to oswoiliśmy, że wiemy, że kobiety wyglądają inaczej w makijażu i bez makijażu. I tak. Bardzo mnie denerwuje, gdy przychodzę gdzieś bez makijażu i pada pytanie, jesteś chora? O, to jest klasyk. Nie, jestem bez makijażu. Każdy wygląda inaczej bez makijażu i jeśli jesteś kobietą albo żyjesz z jakąś kobietą, masz mamę, kogokolwiek, to wiesz, że inaczej się wygląda bez, inaczej wy. I to nie jest równoznaczne z chorobą. To jest taki przywilej, nie obowiązek. Chcemy się pomalować, tak. To się malujemy. I też zgodnie z zasadami jednak tę sztukę warto zgłębiać, żeby ten makijaż też no, nie wyglądać w nim na przykład z różem, jak w ciężkiej gorączce. Okej. Okay. Tak, jesteśmy w temacie instagramowym. Ty rzadko dzielisz się swoimi takimi prywatnymi kwestiami na Instagramie, prawda? Jednak twój content opiera się na przekazywaniu wartości. Tak, mniej więcej stosuję taki 80% merytoryki, 20% jakiegoś takiego lifestyle'u, który mnie pozwala, że ludzie mnie poznają, dzięki temu wiedzą, kim jestem, że jestem żywym człowiekiem, ale jednak bardzo mocno
pilnuję swojej prywatności. Jedną osobą taką z mojego otoczenia, która się prywatna pojawia, to jest mój chłopak, bo on też jest, jako, jest osobą publiczną, jako sam w sobie, w związku z tym nie muszę chronić jego prywatności, ale nigdy tam nie ma mojej rodziny, mojej siostry, mojego siostrzeńca, moich przyjaciół. Ci ludzie się tam nie pojawiają, bo wiem, że nic w życiu nie jest tak ważne, jak prywatność, jak łatwo ktoś może cię jej pozbawić. Nie pokazuję też, nie wiem, swojego mieszkania w wielu elementach. Zawsze jak jestem w mieszkaniu, to pokazuję salon, kuchnię, ale nie zabrałabym moich odbiorców do sypialni albo do łazienki. To są święte miejsca. I nie, one są... To, jak one wyglądają, mogą wiedzieć moi przyjaciele, którzy w tym domu bywają. Twoje miejsce pracy można nazwać Instagramem. Oczywiście tak pobocznie, bo przecież masz też swoje biuro. Instagram chyba nie jest takim najbardziej eleganckim miejscem na świecie, które właśnie zgodnie z zasadami jakimikolwiek postępuje. Czy ty się tam dobrze odnajdujesz? Czy ty właśnie masz tą taką swoją sferę, która jest tą elegancką sferą? To zależy, w jakiej bańce na Instagramie się otaczasz. Ja jednak wybieram te konta, które cenię. Nie obserwuję, nie wiem, ludzi, którzy nie wzbudzają mojej sympatii, gdzieś mnie irytują ich treści, uważam, że są szkodliwe albo mało wartościowe, więc mój Instagram jest elegancki i nie zawsze musi być tak w tym rozumieniu. Nie zawsze ci ludzie muszą tak rozumieć etykietę i elegancję jak ja, ale nadal wiem, że darzą szacunkiem swoich odbiorców. Na przykład zupełnie nie rozumiem, jak można... Wiesz, że ktoś cię oszukuje, jakiś twórca internetowy, jakiś influencer właściwie, oszukuje cię, nie wiem, nie oznacza współprac, poleca jakieś rzeczy, które są kompletnym oszustwem i ty nadal go obserwujesz. Dlaczego to robisz, jeśli wiesz, że ktoś cię oszukuje? Przecież możesz zrobić... Nie obserwuj. Ale Instagram trochę resetuje mózg i czasami po prostu, nie wiem, te treści są tak wciągające, albo influencerzy, którzy właśnie budują wszystko na marce osobistej, mają jakąś niesamowitą magię przyciągania. To jest jakiś ten X-faktor. Tak. Nie wiem, jak to nazwać, ale jest coś takiego, że jednak głównie młode osoby też dają się wciągnąć właśnie w pewne społeczności i czerpią z tego, nasiąkają jak taka gąbka, która no nie zawsze są to tylko dobre treści, które twórcy przekazują. A jaki jest taki największy minus tego ogólnie medium społecznościowego, jakim jest Instagram, a które właśnie medium najmniej lubisz? Największy minus w ogóle mediów społecznościowych to jest, że jesteś oceniana. Non-stop. Nieważne, co zrobisz, zawsze jesteś oceniana. I zawsze znajdzie się ktoś, kto chce ci napisać, że źle wyglądasz, że popełniłaś błąd, że to nie powinno tak być. Non-stop jesteś oceniana. I to jest trudne i bolesne i czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo krzywdzimy inne, obce osoby sobie zupełnie, bo nam się wydaje nam się, że w social mediach możemy wszystko powiedzieć. Przecież to jest tylko moja opinia. Ja ci mówię, że jesteś brzydka i gruba, ale to jest tylko moja opinia, chyba mam prawo. No nie, bo wolność słowa nie polega na tym, że możesz powiedzieć wszystko każdemu. Więc to jest najtrudniejsze w tym, a medium, do którego ja kompletnie nie potrafię jeszcze się przekonać, to jest TikTok. Bo ja... A tam się dużo takich rzeczy dzieje, o których właśnie ja próbowałam kilka razy, dwa albo trzy razy próbowałam tam wejść, mam tam swój profil, ale poziom agresji, który tam jest, mnie przeraża. Wiesz, ja nie jestem... Ja jestem pokoleniem, który jest takim połączeniem millennialsa i zetki, więc ja nie jestem jakaś totalnie zasiankowa i nie rozumiem tego najmłodszego pokolenia, ale to, co tam się dzieje i co tam jest dozwolone, jest dla mnie w ogóle... szkodliwe społecznie często. Co prawda wiele osób mi mówiło, że trzeba po prostu się przecisnąć przez ten algorytm, że trzeba przeżyć, że w pewnym momencie trafiają do ciebie ci wartościowi odbiorcy. No ale to może w przyszłości. To teraz, jak już kompletnie podziękowałyśmy TikTokowi, to teraz uwaga, cytat numer 2. Pracuję przede wszystkim po to, by gdy już mnie nie będzie na świecie, coś po mnie pozostało. Chcę zostawić po sobie ślad, choć trochę zmienić świat. Chcę, by ktoś mnie pamiętał. Tak, ja mam... Ostatnio jedna osoba mi powiedziała, że to jest przerażające, bo ja mam dość dużo w głowie myśli o śmierci. I w ogóle nie mam z tym tak jakby problemu z przemijaniem. Uważam, że najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się przytrafić ludzkości, to nieśmiertelność. Wyobraź sobie, że to się nigdy nie skończy, ta droga. Mogłabym już mieć dość w pewnym momencie. Tak, możesz mieć dość. I ja wiem, że kiedyś ta przygoda się skończy na tym świecie i nie chciałabym po prostu tak sobie odejść. Tak, że nikt cię nie pamięta po chwili. Ale... Dlatego ważne są też dla mnie relacje, żeby dawać tym ludziom coś od siebie. Po drugie, ja miałam taki etap w swoim życiu, raczej takie wydarzenie w swoim życiu, że przez 2 dni myślałam, że umieram. Podejrzewano u mnie guza mózgu.
I przez te dwa dni, wiesz, myślałam, że to się może zaraz wszystko skończyć. To było tam 3 lata temu i gdy się dowiedziałam, że nie mam guza mózgu, to ja wtedy zaczęłam w ogóle żyć od nowa. Ja stwierdziłam, że nie mam żadnego dnia do stracenia. Czyli rozumiem, że miałaś zleconą jakąś tomografię czy rezonans magnetyczny. Różne badania i przeszukiwano, no to było takie naprawdę poważne. I w czasie właśnie tego oczekiwania na te różne wyniki, na kolejne konsultacje lekarskie, to jest przerażające, ale to też jest jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu, tak jak ta utrata pracy, bo gdyby nie to, nie odważyłabym się na wiele zmian, które w życiu zrobiłam, bo wtedy sobie pomyślałam, że ja nie mam, ile razy mogę czekać do następnego poniedziałku, zacznę od poniedziałku, popracuję w tej pracy jeszcze rok i dopiero później zacznę szukać, bo mi się tu przy... Nie wiesz, co będzie za rok. A w momencie takiej diagnozy, jaka myśl się pojawia w głowie? Czy to jest nastawienie bojowe, czy to jest jednak takie zejście do poziomu zero i zbliżenie do poddania się? Ja wtedy w ogóle o tym nie myślałam tak naprawdę. Byłam wtedy w takim trochę trybie robota, że dopiero po jakimś czasie uświadomiłam sobie, jak miało to na mnie potężny wpływ. Bo wtedy byłam, okej, to tu badanie, tu się trzeba umówić, tutaj ten lekarz, a może kolejny lekarz. Ludzie na pewno reagują bardzo różnie. Ja zawsze do swojego zdrowia miałam raczej takie podejście, że nie za bardzo się nim przejmuję, ale to też dorosłość sprawiła, że już teraz wiem, że jeśli chcesz na przykład dużo pracować i dobrze pracować, to musisz też dużo i dobrze odpoczywać. O, no to jest bardzo dobra puenta tego wątku. A powiedz mi jeszcze, Olu, pozostając w tej kwestii pozostawienia czegoś po sobie, książki nie wystarczą? Na pewno są dla mnie bardzo ważne i były wielkim krokiem w moim życiu i w mojej zawodowej karierze, ale wiesz... Wydaje się, patrząc na średnią długość życia kobiet, że jeszcze mam trochę czasu na zrobienie naprawdę ciekawych rzeczy i też bardzo mnie cieszy, że social media to jest taka rzecz, która pozwala dzisiaj dużo bardzo dawać za darmo. Wiesz, tam masz całą masę darmowych treści i ja też to mogę robić. Owszem, jeśli chcesz takie uporządkowane treści, takie jak moje, możesz kupić moją książkę, jednocześnie wesprzeć moją działalność, no bo ja na tym zarabiam, to jest po prostu czysty biznes, ale jeśli nie chcesz kupować albo nie masz na to dzisiaj pieniędzy, masz masę treści, które możesz przyswajać, możesz się uczyć, nic tak naprawdę nie tracąc, więc myślę, że tych treści to ja się jeszcze natworzę. Czekamy z niecierpliwością. W takim razie postanowiłaś sama wydać swoje książki. Czy jesteś po prostu Zosią Samosią? Czy nie jesteś w stanie nikomu zaufać pod tym względem? Czy może są to po prostu kwestie finansowe? Wszystko po trochu. Przede wszystkim na początku nikt nie chciał wydać mojej książki. Ja miałam pomysł, odzywałam się do kilku wydawnictw i nikt nie chciał jej wydać. Savoir-vivre to nie jest ciekawy temat, nikt tego nie będzie kupował. Jak mało wiecie o życiu. No właśnie, jestem pewna, że jakby przejrzeć takie najczęściej wyszukiwane frazy w Google, to jest właśnie jak zachowywać się na pierwszym spotkaniu. Kto pierwszy powinien podać rękę? Wszystkie takie kwestie, o których dzisiaj powiedziałaś. Tak, wracamy. Czyli więc jest ciekawą kwestią. Moim zdaniem jest bardzo, więc w pewnym momencie uznałam, że to ja sobie tę książkę wydam sama. I jak już zaczęłam ją wydawać, to na początku, jak wydajesz swoją pierwszą książkę, to jest potężna inwestycja i nie wiesz, czy ona się na przykład zwróci, bo musisz to wszystko zrobić sama. Musisz sama ją napisać, to oczywiste, ale sama zrobić sesję zdjęciową, zlecić ilustrację, korektę, redakcję, skład, druk, więc to też było takie trochę stąpanie po kruchym lodzie, czy to się uda, czy nie. Nie znałaś tego rynku przecież. Zupełnie nie wiedziałam, jak to się robi. Mam cudownego takiego pana Tomasza, który mi pomaga ogarnia tę kwestię wydawniczą, współpracę z drukarnią i w ogóle, więc jest dla mnie ogromnym wsparciem, ale nadal to było moje zobowiązanie. I początkowo pierwszy nakład mojej książki miał wynosić 1000 egzemplarzy, ale zrobiłam przedsprzedaż na szczęście i w przedsprzedaży sprzedałam 1800. Więc jak już sprzedałam i to już miałam taki, wiesz, spokojnie, okej, tylko o ile zwiększyć nakład? No i okazało się, że dobrze trafiłam i że sprzedałam pierwszą książkę i to jest dobrze, ale później zaczęłam pisać drugą i problem jest taki z drugą książką, że jeśli zawiodłaś czytelników na pierwszej, to nie kupią drugiej. I to było dla mnie. A myślisz, że zawiodłaś czymś? No właśnie, nie. Okazało się, że druga się sprzedała dwa razy lepiej niż pierwsza. I to oznaczało dla mnie, że nie zawiodłam was, że wiecie, że warto po prostu zapłacić za moją książkę. I teraz zaczęłam pisać dopiero trzecią. No i to będzie taki kolejny sprawdzian, ale słysząc takie informacje zwrotne, mogę być spokojna. Widziałam ten przelew na 29 tysięcy i trochę mnie dreszcz wtedy przeszedł. Mówię, wow, zaryzykowałaś. No jednak są to duże koszty. To są potężne koszty. Koszty, które ja przy nakładzie chyba 5 tysięcy sztuk wtedy, koszt tego wydania to było
100 tysięcy złotych, które musiałam w to włożyć. Wyobraź sobie, że dzisiaj to ci się nie sprzeda. Dla mnie, nadal są to dla mnie bardzo duże pieniądze, ale jeszcze wtedy to były jakieś horrendalne pieniądze. Takie, wiesz, na zasadzie wszystko albo nic. To już chyba rozumiem, dlaczego powiedziałaś, że twoją supermocą jest odwaga. Wszystko zawdzięczam odwadze. Jednak zainwestować tak duże pieniądze, to wymaga odwagi. O, jestem bardzo odważna. Jestem, odcierpię później swoje, bo tak jak powiedziałam, nie jestem najmocniejsza psychicznie, ale ostatecznie zawsze myślę, co najgorszego może się wydarzyć. Najwyżej najgorsze, co się może wydarzyć, okej, okay, stracę te pieniądze, no dobrze, ale już raz je zarobiłam, to znaczy, że wymyślę jakoś i nie zaryzykowałabym na przykład życia, no bo to bym wiedziała, że jeśli mi się nie uda, to stracę najwięcej, czy jakiejś ważnej relacji bym nie zaryzykowała, ale takie rzeczy jak pieniądze, myślę, że ja mam dzisiaj takie narzędzia, że jestem w stanie je odrobić. Ale jeszcze wracając, bo teraz pomyślałam o tym moim zorganizowaniu i byciu poukładaną, to mój chłopak zawsze się śmieje, że gdyby ktoś ze mną pomieszkał i zobaczył, jak jestem niezorganizowana w niektórych etapach, ja na przykład w ogóle nie potrafię zarządzić takimi rzeczami jak, gdzie są moje klucze? Gdzie jest mój dowód osobisty? Na przykład nie mam dowodu osobistego od pół roku chyba, bo go gdzieś zostawiłam i jeszcze się nie zebrałam, żeby zamówić nowy, więc wszędzie jeżdżę z paszportem, bo nie mam. Nigdy nie wiem właśnie, gdzie położyłam klucze, co się dzieje z moimi rzeczami. Zgubiłam kolejną czapkę, kolejne rękawiczki. Po prostu myślę, że tak bardzo tracę energię na rzeczy, powiedzmy, ważniejsze, że takie błahy mój mózg uznaje, że nie musi zwracać uwagi. Ale nie podejrzewam cię o to. Tak, jestem, w tej kwestii jestem naprawdę roztargniona. A to w takim razie jak twój partner Oskar na to reaguje? Czy wy się dopewniacie? Czy jesteście właśnie takim ogniem i wodą? Ty troszkę gubisz, nie wiesz co, gdzie i jak, a właśnie Oskar jest taką twoją ostoją, która ci powie, tu Olu, tam, spokojnie. My się uzupełniamy bardzo, jesteśmy zupełnie inni, zupełnie w każdym aspekcie, jak możesz sobie wyobrazić, że jestem taka, to znaczy, że on jest odwrotny, poza relacjami, bo ma nawet więcej wartościowych przyjaciół niż ja, w sensie więcej osób go otacza, takich cudownych osób, ale to tak, to on jest. On na przykład jest moim kalendarzem w głowie, bo chociaż ja prowadzę i pisany kalendarz, i kalendarz Google'a, to nigdy nie wiem, co robię jutro. W ogóle mój mózg tego nie notuje, więc gdy ktoś dzwoni, na przykład chce się umówić na coś, to ja tylko krzyczę, Oskar, czy ja mogę 13 lutego o tej godzinie? I on mówi, że tak, możesz. I panuje nad takimi rzeczami, ale ja, nie wiem, ja prasuję w domu. On uważa, że mamy zbyt skomplikowane żelazko, więc może być nie wypracowane. W takim razie podwójny order dla ciebie, bo absolutnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, kiedy ja miałabym jeszcze prasować. Nie chodzi o czas, tylko o jakiekolwiek takie moje uczucia do tej czynności, bo no są bardzo A ja lubię, bo oglądam seriale wtedy. A, no. Zresztą uprasowane ubranie to jednak jest plus 100 do pewności siebie, ale nie ja wiem, mam kiedy poukładane kolorami w szafie ubrania. Kolorami, typem, musi być idealnie wszystko. Jeśli coś nie gra w mojej szafie, to mam od razu takie, nie, muszę to poprawić. Perfekcjonistka. W tej kwestii tak. To jak mówiłaś, że lubisz dyskutować i lubisz ludzi i ogólnie rozmowę, byłam w szoku, bo mało osób działających w internecie udziela się w takich kwestiach politycznych, czy ogólnie w takich kwestiach, które jakiś tam spór wywołują. I ty fakt robisz tak bardzo delikatnie. Znalazłam taki wpis, znaczy takie też jedno z okienek, to chyba było po prostu na Instagramie taka opcja, zadaj mi pytanie. I padło takie pytanie, czy myślałaś kiedyś o pracy w polityce? I twoja odpowiedź brzmiała, byłoby świetnie móc zmieniać świat, na razie jednak nie mam nawet na kogo oddać głosu w wyborach, więc tym bardziej nie mam kogo wspierać lub z kim pracować. Czy to się może zmienić? Czy będzie Aleksandra Pakuła polityczka? Nie sądzę, żeby to się zmieniło, bo ja naprawdę nie utożsamiam się z żadną opcją polityczną i jak wiem, że idą wybory, zawsze głosuję w wyborach, mam ochotę się rozpłakać, bo to jest z deszczu podrynne po prostu. Więc nikt mnie nie przekonuje. Uważam, że polityka jest strasznie brudna, strasznie nieszczera. Przykro mi w związku z tym, ale zabieram głos wtedy, gdy chcę, bo uważam, że mamy przywilej do zabierania głosu, ale też do niezabierania, że to jest takie samo prawo jakie posiadamy. Często zabieram głos w sprawach kobiecych. Ja jestem feministką i bardzo zależy mi na równości. O feminatywy bojuję bardzo w kwestii feminatywów i dużo o nich mówię. Mam takie pytanko tutaj. Tak. I też wszelkie w ogóle takie kwestie kobiece mnie interesują, więc tutaj staram się zabrać głos, ale w jakichś właśnie takich przepychankach politycznych nie chciałabym w tym uczestniczyć. Strata czasu. Nawet odmawiam partiom politycznym, nie wiem, szkoleń. A, czyli są takie pytania. Są takie pytania i wiem, że ktoś może się na mnie pogniewać na przykład, że to zrobiłam, ale nie pracuję z partiami politycznymi. A co ci najbardziej przeszkadza?
w naszym kraju? Jakbyś weszła do polityki, to czym byś się zajęła? Obawiam się, że nie miałabym z kim, bo wiesz, uważam, że to wygląda tak, że każdy robi dokładnie to samo, tylko w swoją stronę. Pod siebie. Pod siebie, dokładnie, że jeśli się zmieni, to zmieni się, będzie dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Tak, politycy po prostu, no wiesz, jednak jest taki... Masz 5 lat. Masz 5 lat albo 10 lat, załóżmy, albo 8 lat, w zależności od tego, czy to jest parlament, czy to jest na przykład prezydent. Czy naprawdę myślisz wtedy długoterminowo? Myślisz o tym, co będzie, nie bójmy się stawiać wyzwań naszym następcom, co będzie z klimatem, pomyślą ci za 30 lat, oni w końcu będą żyli wtedy na tej planecie, na której będzie w Polsce 40 stopni średnio. Więc to jest bardzo krótkoterminowe i naprawdę uważam, że są jednostki pewnie gdzieś, które zresztą nie są dopuszczone do głosu, które mogłyby, które chciałyby coś zmienić. Reszta myśli w tej krótkiej perspektywie. Bo żyjemy w czasach konsumpcjonizmu i nawet taki polityk pewnie myśli po prostu o pieniądzach. Nie myśli o tym, że działa dla ludzi, że pracuje dla ludzi, bo tak to powinno być. Przynajmniej w wymarzonym świecie tak to powinno być. Czyli politykę odpuszczamy i przechodzimy do zdecydowanie czegoś przyjemniejszego, bo powiedziałaś, że kochasz gotować. Och, uwielbiam i to jest moje regularne postanowienie, że zacznę więcej gotować, częściej gotować, bo mnie to relaksuje. To jest takie cudowne. Ja w ogóle uwielbiam jeść. Termomiksiara? Nie mam termomiksiara, bo chciałabym bardzo, ale Oskar nie podejmuje tej decyzji, że termomiks jest nam niepotrzebny. Nie wiem zupełnie dlaczego, przecież ja mogłabym dzisiaj zrobić sobie prezent i zamówić tego termomiksa, no ale nie. W sumie wolę gotować, wolę wejść, sobie to wszystko zrobić i później siąść i jeść. Ja myślę, że chociaż nie mam żadnych dowodów, jest to mało prawdopodobne, patrząc też na moją urodę, że ja mam gdzieś włoskie korzenie, bo ja mogłabym żyć makaronem od rana do nocy. Rozpłynęłam się teraz. Wspomniałaś o tych feminatywach i też spojrzałam właśnie na twój Instagram, znowu kolejne stories. Próbowałam, to miałam troszkę nawet problem, żeby to przeczytać, bo dziennikarka, okej, ale PR-owczyni, tak? Tak, ja siebie powiedzieć. Tak nazywam. Tak. PR-owczyni. Tak, i to jest też rzecz, której nauczył mnie mężczyzna, bo nauczył mnie Oskar używać feminatywów. Jeszcze gdy znajdziesz jakieś rzeczy sprzed powiedzmy 3-4 lat, ja będę tam używała trenery etykiety. Na przykład by mi się te kobiece formy wydawały takie niepoważne. No właśnie. Dla mnie to brzmiało niepoważnie. A czy one są eleganckie? Dla mnie są. I raczej ja mam podejście takie do feminatywów, że używajmy ich wtedy, gdy druga strona sobie tego życzy. Kobiety są bardzo różne i jedne chcą, by używać feminatywów w stosunku do niej, inne nie chcą. Jedna kobieta uważa, że jest adwokatem, inna adwokatką. I dla mnie obie te formy są w porządku, jeśli kobieta sobie tak życzy. Dlatego gdy, nie wiem, piszę maila albo umawiam się z kobietą, to sprawdzam sobie, jakie ona ma stanowisko na LinkedInie wpisane, jak w stopce mailowej się podpisuje i dokładnie tą formą się do niej zwracam. Bo ponownie z feminatywami jest tak jak z wyrażeniem swojej opinii. Możesz używać, masz prawo też tego nie robić. I jeśli ktoś prosi mnie, żebym się do niego zwracała w jakiś sposób, będę tak robiła. Jeśli się pomylę, to przeproszę. Powiedziałaś o studiach. Studia jako dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja PR. Czy wiem, że ty nie jesteś taką osobą, która mówi, że koniecznie każdy musi studiować, a czy ty żyłaś w takich czasach, że rodzice właśnie mówili ci, Olu, musisz skończyć te studia? Oczywiście, studia to była rzecz, której wówczas, gdybym nie poszła na studia, to chyba myślałabym, że przegrałam życie po prostu. Takie narracje, prawda? Tak. Często się to słyszy. Tak, że wiesz, dzisiaj, gdy masz wykształcenie takie bardzo specjalistyczne, nie wiem, jesteś powiedzmy ślusarzem albo stolarzem, jesteś w stanie prowadzić świetny biznes, zarabiać dużo, spełniać się w pracy i być jednocześnie bardzo inteligentnym człowiekiem. Ale gdy ja chodziłam do szkoły, do gimnazjum czy do liceum, takiej narracji w ogóle nie było. Jak szłaś na przykład do zawodówki, to znaczyło, że jesteś jakimś złym uczniem, po prostu nie udało ci się inaczej. Tak. Więc cieszę się, że ta narracja też się zmieniła. Ja myślę, że bez studiów nie byłabym tu, gdzie jestem, dlatego że nie poznałabym po prostu tej dziedziny pewnie tak blisko. Po drugie, to mnie legitymizuje w pewien sposób, że mam, jednak odebrałam to wykształcenie. Dziś odebrałam dyplom, ale ogólnie je mam, bo to też jest dla ludzi ważne. Dlaczego o tym mówisz? Jakie masz prawo, by o tym mówić? A skąd się wzięło to przekonanie, że osoba wykształcona to osoba elegancka? Nie wiem, ja nie mam takiej, patrząc na przykład na polityków, którzy jednak są wykształceni, to absolutnie tego nie łączę w ten sposób. No ale pewnie gdzieś wzięło się to w naszych głowach ze naszej historii. Jednak osoby, które
miały jakieś niższe wykształcenie, na pewno nie zawsze absolutnie, ale często w swoim życiu poświęcały mniejszą, przykładały mniejszą wagę do tego, żeby się zachowywać w jakiś określony sposób, bo miały inne obowiązki, obracały się w innym środowisku i tak dalej, i tak dalej. To jednak, powiedzmy, na przykład środowisko akademickie wówczas było taką inteligencją i jednocześnie jakimiś specjalnymi manierami się charakteryzowało. A teraz to wszystko opadło. A teraz jest różnie. No tak, zawsze jest różnie. Oczywiście są to osoby, które poziom trzymają, ale są jednak te osoby, które ten poziom znacznie obniżyły. Również to się tyczy studentów. Oczywiście tutaj, żeby nie było, że będę dla jednej grupy tylko niemiła. I teraz jest takie pytanie. Skoro skończyłaś to dziennikarstwo, to czy może myślałaś o pracy w mediach? O pracy przed kamerą, za kamerą? Nie szczególnie, ja zawsze bardziej myślałam właśnie o pracy jako w jakiejś agencji PR-owej, a w mediach, wiesz, one mi się wydawały zawsze jakieś takie nieosiągalne. No to jest taki dzisiaj mit, że telewizja jest za wielkim murem, tak, do którego mało osób ma wydawało w ogóle wydawało mi się, że jestem w ogóle, że nie jestem wystarczająca dla mediów. Myślę, że dzisiaj, gdybym miała taką możliwość, to może chciałabym pracować? Nie wiem, bo mi jest bardzo dobrze w internecie. To jest na przykład przekładanie się, wszelkie publikacje w tradycyjnej prasie, wizyty w programach telewizyjnych najróżniejszych. U mnie one nigdy się nie przełożyły na jakikolwiek, nie wiem, wzrost w mediach społecznościowych. Absolutnie to się nie przekłada. To już jest tak, że ten Instagram jest znacznie wyżej. Tak, ja udzielałam wywiadu dla Forbesa niedawno i to było dla mnie wielkie wyróżnienie i dziennikarka powiedziała mi, że ten wywiad będzie w online, nie w gazecie, że jest jej przykro. I ja, ale ja absolutnie nie potrzebuję gazety, moi odbiorcy są w internecie. Dla mnie to było ogromne wyróżnienie w ogóle, że ktoś chce w ten sposób ze mną rozmawiać. Także te media tradycyjne są na razie dla mnie jakimś takim czymś odległym, dobrze mi jest w internecie. No i teraz tak zaczęłam w ogóle ten swój research po chińsku, bo na koniec dopiero weszłam na stronę Instytutu Etykiety Aleksandra Pakuła i czytam tam na stronie głównej: w świecie szybkiej mody, niechlujnych relacji i błyskawicznie przemijających trendów zwracam uwagę na detale, które stanowią solidne fundamenty dla podejmowanych aktywności. I czy to jest takie clue Aleksandry Pakuły? Dlaczego to się znalazło właśnie na tej głównej stronie? Tak, bo myślę, że te detale mają znaczenie. Idziesz na tę rozmowę kwalifikacyjną, możesz powiedzieć o sobie bardzo dużo, mieć już świetne CV, ale te małe elementy, to jak jesteś ubrana, to jak się zachowujesz, to czy potrafisz wypić herbatę w taki sposób, żeby się nie oblać, to jak później potraktujesz klienta, to ma znaczenie i czasami spotykamy kogoś i mamy takie, to jest kobieta z klasą, albo ten facet ma klasę. I chce się z nim przebywać. Tak, to jest ktoś, to wcale nie jest częste. Wcale często tak nie myślimy o innych. Ja marzę, że ktoś kiedyś tak pomyśli o mnie, jak będzie ze mną rozmawiał, bo jeszcze uważam, że mam mnóstwo pracy do wykonania. Daleko mi jest od samozachwytu, ale to jest taki element, nad którym warto pracować. No to w eleganckim stylu kończymy rozmowę. Bardzo ci dziękuję, było bardzo miło. Bardzo dziękuję. No i git! Super!